Cześć, tu Janek Ziobro, Jakub Janda, Klemens Murańka i Piotrek Zyła. Skocz już dziś po nasze nowe kolekcje mebli na www.mebleziobro.pl. Witamy w sobotnie popołudnie z Lahti. Przed nami zawody wieńczące zmagania skoczków narciarskich na tegorocznych Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym. Już dziś na Sal Pauselce na obiekcie HS-130 odbędzie się konkurs drużynowy. Faworytami wielu ekspertów i buchmacherów są reprezentanci Polski. Ekipa Stefana Horngrechera wygrała dwa z trzech tegorocznych konkursów drużynowych. Tylko w Zakopanem nieznacznie lepsi okazali się Niemcy. Dzisiaj w Lahti zupełnie inna pogoda. Jest kilka stopni poniżej zera, jest słonecznie, aktualnie trwa bieg kobiet. Złą informacją jest wiatr, który wiejecie z północy, a więc od strony, z której skocznia nie jest niestety osłonięta. Na szczęście jego siła ma słabnąć podczas trwania zawodów, czy też serii próbnej. Głównymi rywalami Polaków będą dzisiaj Norwegowie, którzy w niesamowity sposób podnieśli się po nieudanej skoczni normalnej w ich wykonaniu. Jedni twierdzą, że jest to zasługa kombinezonów, a inni, bardziej dyplomatyczni, twierdzą, że to zasługa po prostu dobrej pracy wykonanej przez Skandynawów. O złoto powalczą także Niemcy. Nie możemy również zapominać o skoczkach z Austrii. Wszystko wskazuje na to, że właśnie te cztery ekipy rozstrzygną między sobą kwestie medalowe. Na 15.15 czasu polskiego zaplanowano serię próbną, a o 16.15 rozpocznie się pierwsza seria oceniana. Przypomnijmy, że 4 lata temu nasza ekipa zdobyła brąz w Val di Fiemme po ogromnym zamieszaniu już po konkursie. Był to pierwszy drużynowy krążek w historii naszych startów. 2 lata temu ten rezultat został powtórzony w szwedzkim Falun. Wówczas w składzie znaleźli się Kamil Stoch, Piotr Żyła, Jan Ziobro i Klemens Murańka. A dzisiaj zobaczymy ponownie ten skład, który stawał na podium 4 lata temu w Val di Fiemme. W Lahti powalczą dzisiaj Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Kamil Stoch, czyli ta czwórka, która w czwartek zameldowała się w czołowej ósemce zmagań indywidualnych na skoczni dużej. Wczoraj wieczorem odbyła się ceremonia medalowa, na której swój brązowy, pierwszy w karierze medal indywidualny odebrał Piotr Żyła. Liczymy na to, że dziś wieczorem w centrum Lahti ponownie zobaczymy Polaków na podium, oby na najwyższym stopniu. Na skoczni są już pierwsi kibice, oczywiście z Polski, jak zawsze w każdej lokalizacji na świecie i w Europie. Tällä hetkellä kolme suomalaisnaista 18 parhaan joukossa. Pozostaje nam liczyć na w miarę sprawiedliwe warunki i ogromne sportowe emocje.